witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj będziecie nam towarzyszyć w ciągu naszego dnia podczas kwarantanny. Obecnie nie wiemy, co dokładnie dzieje się na świecie, co dokładnie dzieje się w Portugalii. Wiemy, że mamy być w jednym miejscu i że jest to w pewien sposób kontrolowane przez wojsko i policję w Portugalii ogólnie. Natomiast co dokładnie się dzieje na świecie nie wiemy, ponieważ mamy właśnie tygodniowy detoks od wiadomości i social mediów, z czym czujemy się po prostu świetnie, bo mamy bardzo dużo czasu na inne rzeczy. Właśnie zaczynamy dzień, skończyła nam się woda, dlatego zaraz pojedziemy ją uzupełnić. Zmieniliśmy miejscówkę, jesteśmy w innym miejscu niż poprzednim razem, ponieważ tam jeździły samochody i było bardzo głośno. I przypomniało nam się, że mamy przecież taką piękną miejscówkę, której w tym roku nie odwiedziliśmy. No i właśnie ta jesteśmy. Także najpierw zaczynamy od wody. O Boże, ale to było ciężkie. To było chyba najtrudniejsze zdobycie wody, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Zajęło nam to jakąś godzinę. Ja pierdzie. Jesteśmy cali obłoceni. I cali mokrzy. Ale mamy wodę. Kranik z wodą jest tam gdzieś na samym końcu, co nie wydaje się, że jest dalekie. Ale przez to, że padał deszcz ostatnio przez 2 dni, to drogi są bardzo ubłocone i niestety no jedzie się po prostu jakby no po bagnach. Zobaczcie zresztą, jak wygląda nasz rower. Widzicie 6 baniaków, które przywieźliśmy. Dobrze mówię, 6? Raz, 2, 3, 4, 5. Idealnie. 5, tak. Wypełniło nam kanister, cały kanister wodny. Tak, 1,5 dnia mamy spokój. Chyba, że będziemy dużo gotować. Skoro już mamy wodę, mogę umyć naczynia. Właśnie sobie grzeję jeszcze ciepłą wodę. No i teraz umyję talerze po śniadaniu. Zdajemy sobie sprawę, że mamy wielkie szczęście, że możemy wychodzić właśnie z vana, że możemy się poruszać, że tutaj nie ma praktycznie w ogóle ludzi oprócz tych kilku kamperów, że nikogo nie spotykamy. I wiemy, że wielu z was utknęło w domach bez możliwości wyjścia. Dlatego chcielibyśmy wam jakby na osłodę przypomnieć o takiej fajnej aplikacji Let It Shop.
która właśnie z powodu kwarantanny jeszcze zrobiła takie udogodnienie. Aplikacja Lety Shop jest to aplikacja, dzięki której można robić zakupy w internecie i otrzymać cashback, czyli zwrot części kwoty wydanej na zakupy. Warunek jest kupienie jakiegoś tam produktu, wejście na sklep przez aplikację. Można to zrobić w telefonie albo instalując na Google Chrome taką nakładkę, taki extension, dzięki któremu ten cashback będzie naliczany w momencie, kiedy się wchodzi na witrynę internetową tego sklepu. I to, co Kasia powiedziała, że teraz wchodząc na Lety Shop można znaleźć taką zakładkę, taką całą sekcję sklepów o nazwie Stay Safe. I tam są sklepy, które dostarczają produkty w czasie kwarantanny potrzebne. Są tam witaminy, lekarstwa, produkty z Lidla, Osho, książki, więc dość sporo rzeczy, które mogą się Wam przydać teraz i które możliwe, że będziecie zamawiać. Więc proponujemy wejść na Lety Shop i zrobić te zakupy przez właśnie tą aplikację, bo dzięki temu otrzymacie dodatkowo zwrot. Można w ten sposób zarobić do 100 zł, nie wychodząc z domu. Zostawiamy Wam linka do tej aplikacji pod spodem w opisie filmu i jeśli zarejestrujecie się z tego linka, dodatkowo przez kolejny tydzień zyskujecie o 30% powiększony cashback, także jeszcze więcej możecie tych pieniążków sobie zaoszczędzić, właściwie zarobić. Więc zachęcamy Was do tego, polecamy Wam serdecznie tę aplikację, my już z niej od Malty korzystamy. Mhm. Korzystają z niej nasi znajomi, są mega zadowoleni i myślimy, że w tym trudnym czasie trzeba szukać właśnie oszczędności wszędzie. No i tutaj jest taka możliwość. Dodatkowa propozycja znajomych, jeszcze mi się przypomniało, za polecenie tej aplikacji znajomym, komuś z Waszych bliskich, znajomych, rodzinie, przyjaciołom, możecie otrzymać jeszcze dodatkowy cashback z tego, co oni odzyskają. Więc to jest kolejna zaleta. Sklepów jest ponad 2000, które oferują tą usługę zwrotu, więc spokojnie można wybierać do woli. Sklepy są międzynarodowe z całego świata i z okazji tego, że jest właśnie ta kwarantanna, to zauważyliśmy, że bardzo dużo sklepów wprowadziło rabaty i przeceny, więc jeżeli polujecie na jakąś rzecz, to warto teraz tą rzecz zakupić, bo wszystkie ceny poszły w dół przez to, że jest bardzo niewielki ruch. No, z wiadomych powodów. Dobra, tyle naszego siedzenia na słońcu, które właśnie zaszło. Zabieramy się do roboty. Korzystając z tego, że mamy dużo czasu, robimy rzeczy, które wcześniej nie mieliśmy czasu. Sprzątanie. Sprzątanie, pisanie, ale teraz zabieramy się do przepakowywania rzeczy, czyli chowamy zimówki, kurtki, bluzy ciepłe i tak dalej i wyciągamy letnie rzeczy, no bo jedno jest pewne, lato nadejdzie. W tym pudle mamy letnie rzeczy, teraz je przeglądniemy, część z nich sobie już wyciągniemy, część z nich pewnie jeszcze zostanie w środku i schowamy swetry na pewno. A Łukaszek tutaj z tyłu widzę pracuje. Co tam mamy, panie Łukaszu? Wyciągnąłem wszystkie nasze zapasy. Wow. Wszystko po prostu wyciągnąłem, pozamiatałem, tam poupychałem rzeczy, które są bardzo nieużywane. I pokażę wam, jakie sobie zrobiliśmy zapasy. Zrobiliśmy zapasy, zakupy. Już jak jechaliśmy w stronę Polski, to kupiliśmy takie piękne, pyszne konserwy rybne. To jest akurat tuńczyk z pomarańczą i z cynamonem. Tu jest jakiś inny tuńczyk, ten jest z warzywami, pikantny. Tu są małże, to jest super, przepyszna rybka. No i sardynki. No i to kupiliśmy na prezent do Polski, ale no, z uwagi na to, że jest koronawirus, dojemy po prostu. Wyjadamy zapasy. Mamy dość dużo puszek ratatouille na to, żeby robić jakieś, nie wiem, kataplana na przykład. Ale tylko nam zostały 4 sosy takie do spaghetti, więc... Więc nie wiem, no 4 dania mamy. No nic, w każdym razie przeżyjemy ten przynajmniej 2 tygodnie tu odosobnienia na tym polu. Ja tylko śpieszę wytłumaczyć, że tych konserw mamy tyle, ponieważ Portugalia słynie z właśnie konserw rybnych. I to jest takie ich, powiedzmy, taka narodowa pamiątka, dlatego właśnie kupiliśmy ich sporo dla naszych przyjaciół, rodziny.
i znajomych. One są w środku tutaj, w takim opakowaniu. One mają, wszystkie są pakowane, te puszeczki są pakowane w takie opakowania tekturowe. W Lizbonie i w Porto można kupić takie przepięknie zdobione za 10 euro taką puszeczkę. Natomiast no, te są te same, tylko że mniej zdobne mają opakowania. Ale w środku jest wypełniona puszka przepyszną, cudowną, fantastyczną rybą po brzegi. Dobry taki kawałek soczystego, cudownego tuńczyka w dobrym olewie z przyprawami. I pomyśleliśmy, że, bo to są najlepsze, trzy paczki damy wam. Ta jest z warzywami, ta jest z pomarańczą i kanela, czyli z tym takim stickiem, cynamonem, a ta jest z jabłkiem, pomidorem i piri-piri octem. Więc tak, kto z was chciałby otrzymać taką puszeczkę, to proszę napiszcie w komentarzu, dlaczego chcielibyście otrzymać. Trzech zwycięzców wybierzemy indywidualnie i wyślemy, jak tylko otworzą pocztę, to do was wyślemy takie pyszne puszeczki. Więc te chowam dla was. Tu jest jeszcze reszta naszych zapasów, bo część mieliśmy w środku. No i teraz robimy małe przemeblowanie. Mamy dużo chlebków, mnóstwo makaronu. To wędruje tu. Proszę. Wysprzątany przepięknie. Bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Bardzo ładnie wysprzątany bagażnik. Silikon zostawiam pod ręką i wyciągnąłem jeszcze nam matę do ćwiczeń, bo przez te dwa tygodnie, kto wie, czy nie zaczniemy się ruszać z uwagi na to, że nas będziemy w miejscu, więc będziemy ćwiczyć. Zostawiam to tutaj pod ręką. Ładnie? Dzisiaj jest też taki dzień, że oczywiście, znaczy mogłoby zabraknąć, ale nie zabraknie też lekkiej pracy na laptopach. Łukasz właśnie przygotowuje kolejnego vloga, a ja będę teraz pisać posta. Postanowiłam, ponieważ wreszcie jakby pisanie książki, praca nad książką już są prawie zakończone, więc wreszcie mam czas, żeby odświeżyć naszego bloga, także mam nadzieję, że już wkrótce zobaczycie nowe posty. Także biorę się... Teraz piszę o skutkach ubocznych van life'u. Taki temat. Także wkrótce będzie do przeczytania. Mężu ci się wysyłają do Olka, a ja idę polatać dronem, bo jest ładna pogoda. A to no i latałem. Post napisany, dron polatany, teraz robię kanapki i zaraz jeszcze włączamy z Łukaszem jakiś film. Jesteś Sester. La 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 di 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 na 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 błem. O, jakie wypucowane. Siostro?
I'm Mattia Binotto. I'm working at Scuderia Ferrari, team principal, managing director. So have you got Netflix? No. Seriously? Season one. No. Czy to jest drugi sezon? Aha.